Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się, delikatnie mówiąc, tym pierdolnikiem tutaj. Myślę, że w sumie... namiot mieszkalny nie byłby głupi, żeby zrobić, czyli potrzebujemy 2 i 4, co nie jest dużo. Kochany domek. 2 i 4. Czyli ja w ogóle wezmę cały zapas patyków, bo to jest coś, co potrzebujemy non-stop. I oczywiście po to też kupowałem jedwab. Tak naprawdę to nie wiedziałem, po co ja kupuję ten jedwab, ale wiem, że był mi potrzebny do czegoś i go po prostu kupowałem, ale okej. Okay. Obóz uchodźców. Czy tutaj nie było przypadkiem właśnie tej skrzynki? Nie wiem, nie jestem pewien. Naprawdę wydawało mi się, że gdzieś ta skrzynka jest. Mówiłem, że gdzieś była. Tutaj była. Magazyn. No właśnie. I teraz pytanie. Czy my możemy im na przykład, nie wiem, jakieś piwo zostawić, żeby oni byli bardziej szczęśliwi, czy coś? Nie jestem pewien. Nie wiem, jak to też działa, ale no... to chyba sobie ogarniemy jakoś, nie? Tak czy nie? Chyba tak. Widzę, że mamy 4 miejsca jeszcze na namioty mieszkalne. Dobra, zróbmy sobie tutaj jeden. Git. A tutaj to, nie wiem co to jest, ale okej. Nowy uchodźca, 0 na 1. Czy my ten namiot musimy w jakiś sposób rozbić jeszcze? Tak. W ogóle minus 1 nam dało. Ale świństwo. Ale świństwo. Nie mam żarcia. Zadanie wykonane. Zbuduj namiot, zbuduj studnię, weź oko wiedźmaka od markiza Teodora. To za chwilę też zrobimy. Mamy 0 na 4. Nowy uchodźca w ogóle jest potrzebny, tylko my też nie mamy jak im pomóc. Zróbmy sobie burgerkę standardowo, złotego. Co? Możemy. Stać nas. Stać nas, stać nas. Tych burgerów to nie będę ruszał. Myślę, że sobie w ogóle to naklikam, tak ze stówkę, to będą 4 sloty, prawda? A i owszem. I co ja wam mogę dać, przyjaciele moi? Co ja wam mogę dać? Ja w ogóle bym ten cydr im może trochę pooddawał, co? Żółte winko? Srebrne winko. Lipa. Lipton. Dobra, będziemy im dawać cydr. No i w sumie to brązowe piwo też możemy im dać, bo to brązowe piwo to i tak nam nic, a nic nie daje, więc luz bluz i orzeszki. Tutaj oczywiście sobie standardowo wrzucamy, żeby to się już kopcowało. Niech się kopcuje. Niech się łopcuje, kłopcuje. Złoto widzę, że już też jest. No dobra. Robimy sobie tu oczywiście też... zboża nie mamy! Wow! Ale się wyptykaliśmy ze zboża. Też niedobrze. Też niedobrze. Widzicie? No i kurde, milion pomysłów na raz i co? I tylko tyle. Nic z tych pomysłów nie wychodzi potem. Ja mam coś, co mógłbym im dać. Kwiatki, grzybki im pozbieram. To nie jest zły pomysł chyba, co? Jakieś warzywka? Widzę, że tu już chyba mi urosło, nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. To już rzucimy. Kurde, tych odpadów naprawdę mamy coraz mniej. O, ale tutaj jest sporo rzeczy. Jest w ogóle sporo rzeczy. Dobra. Zróbmy to w ten sposób. Chodźmy do gadającej czaszki. Zbieramy haracz standardowo. I naprawdę wydaje mi się, że chyba musimy się pozbyć tych rzeczy. Jakieś wino, czy coś, to piwa na pewno się musimy pozbywać. To jest pewne. W ogóle wrzucę te złote. To piwo się w ogóle nie sprzedaje. Chłopaki będą mieli przynajmniej przyjemność, nie? 0,14 przyjemności. Macie browar. Zobaczymy, czy wy też to będziecie chcieli jeść. Zostawię wam 50. I to srebrne wino. No, aż tak to ich nie lubię. Aż tak to ich nie lubię. Srebrnego wina to wam nie oddam. Brązowe piwo bierz to, ale tego to nie.
jeszcze to brązowe wino wam mogę oddać, ale tak naprawdę już, że tak powiem, może nie miłości, ale sympatii do was. O, tego słowa mi brakowało. Tego słowa mi brakowało. Dobra. Jak to sprawdzić? Jak to działa? 14 do góry, 14 do dołu. Ja mogę coś dawać. Nie wiem, zostawić wam patyki. To też zostawimy. Bo to naprawdę długo będzie chyba trwało, jak wam się zwróci, że tak powiem. Szczęście. No zobaczymy. Dobra, burgerki się tam robią. Jeżeli tu chyba nam się w końcu tak. Tu nam też się porobiło. Tu chyba ta dynia jeszcze się nie zrobiła. Nie szkodzi. Opsta. Kurde, teraz tam jest złoto. I tu dynie też nam się porobiły pięknie. Fajno. Bardzo fajno. Dobra, torfik też zabieramy. Torfika też zabieramy. Nasionka to niech sobie tutaj leżą, jak leżały. Nasiona dyni, okej. Okay. Nie no, żarła mamy spoko, naprawdę dużo. Tam będzie go mniej. To wrzućmy sobie. Było. Robaka zalejmy. Zalewamy robaczka. Okej. Okay. Okej. Okay. I standardowo tutaj. Tak jak było. Też wiecie co, nie wiem czy ja teraz sobie zboża nie zasadzę. Też nie wiem czy zboża się w sumie tak opłaca sadzić. To jest dobre pytanie. To jest pytanie do was w sumie. Ja pierdolę. No właśnie to jest głupie strasznie, no. To jest mega głupie, że... Nasiona nie mogły się normalnie, że to się w ogóle jakoś tam, nie wiem, nie podkreśla. No i już widzę, że tu będzie dupa straszna. To nie spartole to. A jednak nie. Oj. Irytujące to jest. Irytujące, mega irytujące to jest. Jakim sobie mi zabrakło? Ty tego? Zabrakło mi jednego, ej. Jak to? Panie kolego, jak to zabrakło? Dobra, nie szkodzi, zrobimy sobie więcej. Tylko nie tu. Kolejne ciałko nam poleciało. W sumie dobrze, że tu jesteśmy, od razu sobie zostawimy kolejne jelitka i inne duperelki. Nie mówcie, że skóry już nie możemy sobie tutaj wrzucić. No, jaka lipa. Garę zabierzemy stąd. Miałem zrobić tu. Tylko nam nie starczy chyba na to. To też nie szkodzi. I kolejny nawóz tutaj. Kostnica. Zapewne zwłoki kolejne, które nie będą mi raczej pasować. Ale to też nie szkodzi. Zaraz w ogóle będziemy mieć dzień naszego koleżki. I to jest bardzo fajne ciałko do utylizacji. Ma tutaj tego hamburgera nie zrobiłem do końca? Dobre pytanie. No i nas tutaj już stać definitywnie na kolejny, że powiem, kolejną ucztę. Na kolejną ucztę. Dobra, zróbmy to. To było to. Dobra, na razie jeszcze raz tu cebulę posadzę, a srebrne... Srebrnych mamy chyba trochę 25 i 30, tak. A srebrne wezmę na zboże.
Myślę, że akurat starczy. Cebulka. Kolejna cebulka. Kurwa, naprawdę. Cebula. Jezu, tragedia. To jest kurwa... W tej grze to jest najgorsze. Nikt mnie nie namówi, że to nie jest kurwa chujowe, bo to jest chujowe jak barszcz. No, niestety. Dobra. Złota dynia. Złota dyńka i jedno to. A resztę na srebrnych polecimy. A co mi tam? Pyk. Dzisiaj będzie rolnik szuka żony. Przynajmniej nam te odpady w końcu skoczą. Bo tych odpadów też nie mamy za dużo. Powiedziałbym, że nawet kulejemy z tymi odpadami w tej chwili. Nawet kulejemy z nimi. Już nie wiem, czy przypadkiem... Kurwa, przecież my zboże robimy przez dąbiaka. Czemu ja będę je sadził? No dobra, sadzimy. Czemu by nie? Zapomniałem, że przecież... Czy mi się kurwa skończyło coś, przepraszam bardzo. Oczywiście, że nie. To jest głupota. To jest kurwa głupota pod tym względem. Jak pale nie mieści. Jak to jest głupie. To jest mega głupie. Co tu jeszcze mogę? Kapustkę? Czy kapusta mi jest potrzebna? W sumie nie. Dobra, marchew. Zawsze na plusie, nie? Dobra. Widzę, że tu zboże jest. Nawet sporo tego zboża jest, więc nie będę narzekał. Nie ma problemu żadnego. To sobie pozostawiajmy. Torfik też niech tu sobie leży. Okej. Okay. Co z marchwią mogę zrobić? Na razie nic. Na razie potrzebuję cebuli. Na razie potrzebuję cebuli i reszta mnie nie interere. Kulka idzie tu. Okej. Okay. I wrzućmy. Czerwoną zboże. Złote pięknie wpadły. Ty, ale ty to mi daj tu srebrne. Pięknięte. Jak tutaj się robią ładne srebrne piwka. Od razu się miejsce zrobiło ładnie. No i super. Cydr widzę, że też wskoczył. Kolejne miejsce się zrobiło, dobra. Kolejne miejsce. Zobaczmy u naszych koleżków, czy coś się zwiększyło. 1.04, no! Piwko smakuje, co? Smakuje piwko. Kurwa, widać, że wam się chciało. Widać, że wam się chciało. Bo ja tu mam w ogóle dwa miejsca. Możemy więcej uchodźców sobie wpierdzielić, tylko... Właśnie, co daje to szczęście uchodźców, to ja nie wiem. Oprócz tego, że możemy budować z tego, nie? Właśnie. No właśnie. Zbierzmy sobie jabłuszka przy okazji i myślę, że zaraz sobie przeskipujemy troszeczkę te dni. Też w sumie jeszcze kostnicę miałem zaliczyć, bo chyba trup leży. Nie wiem, czy nawet nie kolejny. Jabłuszek też sporo mamy. Od groma i ciut. 180 jabłek. Można. Dobra, zróbmy więcej opołu. Widzę, że to chłopaki już nie mają co robić. Miejsce jest full.
Jest suchy, jest full. Trzeba było też zobaczyć te posągi, co on tam chciał, żeby zrobić. Myślę, że to też będzie istotne. Posągi. Posągi złotej jakości. Jak w ogóle to zrobić? Bo w sumie tego nie mieliśmy nawet pokazanego. To jest rzeźbiony kawałek marmuru. Do tego w ogóle wiara jest potrzebna. Wygładzony blok marmuru. Inżynier i przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość nie możemy. Inżyniera teoretycznie dałoby radę. Za 5 wiary, od cholery. Od cholery. Ciebie to w ogóle wrzućmy na razie. Póki można. Do produkcji wina. Widzę, że chmiel też już mam pięknie powschodził. Złote szyszki są. Są. W teorii tak naprawdę będę miał całkowicie... całkowicie możliwość tak naprawdę robienia tego złotego piwa. Nasiona sobie robią. Myślę, że to jeszcze nie jest czas, żeby tak szybko, wiecie, się z tym wszystkim ogarnąć. Dobra, chwila, moment. Zrobię sobie szybko jeszcze tylko ten sok. Wyjdzie, kurde, tego od cholery. No ale mówię, ten cydr chcę im dawać. Chcę im jak najwięcej tego cydru dawać, bo mi ten cydr się już nie przyda, bo ja mam naprawdę od cholery marchewek. Mam tą produkcję dosyć mocną i mnie to nie boli, czy ja dokupię sobie tych nasionek, czy nie. No więc to tyle dobrze. No wiem, że musimy zrobić na pewno lepszą jeszcze mszę, bo też zbieram te pypki, już mam 91. I nawet chyba nie będziemy musieli zamulać i robić tych ogrodzeń, na szczęście. Więc to i za coś. Kolejne ciało. Mi sobie już poszedł. Dobra. No i git. Sporo nam tego zostało. No sporo zostało. Kostnica. Być może to będzie jakieś lepsze ciało. Musimy też zrobić tutaj ten porządek, no bo ja już cały czas gadam o tym porządku i gadam od poprzedniego odcinka i nadal nic nie zrobiłem. Więc tak, ekstrahujemy wszystko, co się da z ciebie. Dobra, tłuszczyk, krew. Chcę jeszcze zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie właśnie jakichś lepszych z niego rzeczy. 2-3 było chyba. 2-3, czyli dobry mózg. Sobie ten mózg zostawmy. Się przyda. Kolejny w sobie mózgek. No i też w ten event tutaj bym chciał, w to DLC bardziej też wejść, chociaż nie wiem, co ono w sumie daje. Zobaczmy, 2-1, no to jest, nie jest jakoś dużo. O, tu dawało tylko czerwone, okej. Tu pewnie dawało 1-1. Dobra, zwłoki to opuszczamy. Co ty tu masz? 3-4, bardzo fajne ciało. Właśnie było 4-4. Dobra, zobaczmy. 3-4. O! W teorii moglibyśmy jeszcze zwiększyć to. Ten mózżdżek nie jest super zły, ale nie jest też jakoś super zarąbisty, nie? Mózżdżek sobie na razie ląduje w tym miejscu. Weźmy jeden. Idzie na wymiankę. Dawmy mu główkę. Okej. 1-5. Dobra. Serduszko też mamy dobre, 1-5. Jeżeli na mnie zeskoczy z białych... Hmm.
No nie wiem. No nie wiem. To było serduszko. Jedno serducho mamy, dobre. To było serducho, tak? Jelito. La la la, jelito, czy co innego? Serducho. Serducho dawało chyba dwa. Więc pamiętam. O nie! O, ty w dupę złe serce. Dwa, trzy. Jakie to serce tu włożyłem? Wąt ty serducho jedne złe, niedobre. Wziąłem jelito przypadkowo. Nie. No i dobre ciało spartoliłem trochę. Teraz nie wiem, które to było serce. To jest najgorsze. Dwa, cztery. No dobra, mogę dwa jeszcze wyrzucić. Kurwa, no zjebałem to po ciągłości. Dwa, trzy. Jeszcze gorzej. Jezu, dramat. Dramat. Chciałem być dobry i wyszło jak zwykle. No dobra, no to zrobimy. Wrócimy do tego, co było. Mamy 2, 4. Możemy wrzucić na 6. No ale nic więcej zbytnio. Nie no, musimy mieć naprawdę możliwość sprawdzenia tych rzeczy, bo to jest dramat. To z tym jest teraz dramat. Serio. Po prostu aż mi się ulewa. Aż mi się ulewa. Dobra, z góry wjedziemy. Jestem nasz kolega już, czy nie? Nie przyszedł. Panie Inkwizytor, gdzie pan jest? Idziesz pan? Idziesz, dobra. Już na niego poczekamy. Chodź tu, koleżku, bo na tobie by najbardziej tak naprawdę zależy w tej chwili. Mega. Muszę mieć możliwość sprawdzenia tych organów. Wszystko jest gotowe na następne polenie. Piwo, świeże piwo. Piwo zmywa wszystkie grzechy. To czyste burgery, słodkie jak święta ekstaza. Wezmę dwa. Nie było chyba lepszego palenia wiedźm. Ale pycha. Przydymione mięso. Oddok to nie jest. Podczas ceremonii spalenia klienci kupili swoje burgery. Może lepiej coś tam. To wiary daje. W mieście będzie przez najbliższy miesiąc aż huczyć o dzisiejszym paleniu na stosie. Powinniśmy to powtórzyć, gdy tylko będziesz gotowy, przygotuj swój namiot i będziemy mogli zaczynać. Wybrałeś 33 silvery na sprzedaży burgerów i piwa. To nie jest dużo. A zaraz, kurde, polecę po następne, spokojnie. Ja tu mam. Tylko teraz żałuję, że więcej nie przygotowałem. Na razie zostawmy to. Wiem, że znów robię syf. Ale bardzo mi zależy. Bardzo, bardzo mi zależy. Wzgórze wiedźmy. Pyk, pyk. Nie mogę? What? Możemy powiedzieć tylko raz w ciągu... No nie! Czy to od cholery czasu? No bez jajec. No bez jajec. Się popłaczę zaraz. No dobra, no to nie możemy tego na razie zrobić, niestety. Na razie się nie da.
Jezu, my tam 7 potrzebujemy chyba od zajebania. To się robi. W ogóle możemy kolejne wstawić. Okej. No i się trochę miejsce zrobiło. 26. Srebrne piwko nawet. Jak nie ma już wody? Od cholery wody. Jezu, ile to wody ciągnie? A piwo zrobił? 10 piwa robi tylko? Wydawało mi się, że więcej robi tego piwa. Dobra. Górski fort? Nie. Obóz uchodźców. Bo ja muszę wam jeszcze dać coś. No już jest 2. Ło! Pięknie. O to chodziło. Do uchodźca. Rozumiem, że teraz będzie szybciej to szło, tak? No z tym to wy powinniście szaleć, jak nie wiem. Coś wam miałem tu chyba przynieść. A, cydr. Pytanie, czy wy ten cydr możecie pić? Bo widzę, że tak, kodyciki jecie na pewno. Na pewno? Tak mi się wydaje. Jakieś grzyby w ogóle nawet są. Oni chyba sami też sobie delikatnie dają radę. To dobrze, to dobrze. To dobrze. Dobra, woda. Zdrowa woda, wiary doda. Tego też potrzebujemy. Bo jednak musimy się przygotować na następne palenie. To jest nasz priorytet. I nawet wiecie co, nie wiem czy ja w tym odcinku... Być może trochę to... Być może troszeczkę poskąpię. Poskąpię, jak to brzmi? Czy nie poskąpię? Być może spartolę to poniekąd i troszeczkę... Nie wiem, czy dobrze mi to wyjdzie, ale zastanawiam się, czy by nie pominąć kilku dni. Być może to nie jest głupie. Być może to nie jest głupie. Jak tam Kasiora? Kurde, zgadza się. Ice się zgadza. Jest dobrze. Kolejne winko. Też jeszcze jest złote, zabierzmy to. I tu będzie tylko złote piwo. Wino. Tu może być srebrne, a niech mnie. Tu jeszcze na szafce też coś jest. Złote wino. O! O i same złotka. Same misieńkie złotka. Ukochany domek. Tu niech to sobie fajnie się robi. Kolejne piwo brązowe, to też można im oddać, żeby miejsca tutaj nam nie zajmowało zbytnio. Kolejne nasiona chmielu to też w sumie. I woda. Dużo wody zabiera. No i dobra, tutaj zaraz będzie złote piwko kolejne. Burgerki w sumie też możemy zaraz zrobić. Ja naprawdę, wydaje mi się, że wszystkich będę na razie chapał w ten sposób. Tak mi się wydaje. Wiecie, po prostu zbieramy z nich wszystko. No bo my nie potrzebujemy już z nich tak naprawdę nic. No to krew by się jeszcze tego przydała. A reszta to już naszą won. Żeby też wzięliśmy? Wzięliśmy. Naszą won. W ogóle już widzę, że nam nie wjechał osiołek. Przez to, że było ich za dużo. No ja na ich palę. Po prostu idę ich spalić w cholerę i tyle. Krew rajczego sprzedamy sobie do naszego kolegi wampira. Walmy ich stąd. I ja po prostu sobie, wiecie, delikatnie te dni przemedytuję. I oczywiście wam to skipnę, żeby nie było. Teraz nie wiem, czy ja z nich wszystko spaliłem. Mam nadzieję, czy spaliłem, czy wszystko wydobyłem. Dobra. O, leć sobie. O, leć, leć, leć. Dobra.
I palonko. Nawet w deszczu się dobrze palą. O to chodziło. Niech się jarcają. Wracamy do jednego kolegi, co został. Oczywiście z niego też sobie wyciągniemy mięsko. I krew. Dzięki za mięcho. I oczywiście również krew. Jak za mało. No jak za mało. I lecisz oraz również ty na spalenie. No i git. Sporo tu rzeczorków mamy na 15. Ej, z tym do ty wracaj. To też zabierz. Wtedy nie było? Chyba nie. Chyba nie. Winnica. Właśnie, ja w końcu tutaj nic nie zrobiłem. W końcu tu nic nie zrobiłem. Obóz uchodźców. Kupmy im jeszcze to piwo. No dobra, na razie wam chyba starczy, co? Powinno przynajmniej. Dobra, tu sobie drewniane belki też wrzucimy. Żeby to się robiło. Znaczy, żebyśmy my robili w sumie. Okej. Nie mamy zasobów, okej, okay. Spoko. No problem. To nic nie szkodzi, belki mamy. Tu tą kość też możemy zabrać, może znów jebnik. Znów jebniczek się porobił. Zboże nam też tu pozostawało. W ogóle dwa razy market. I cebulka. Złota cebula to jest właśnie to, co chciałem osiągnąć. I w teorii teraz nawet mógłbym już zrezygnować z czegoś, na przykład tej cebuli tu, niech on to wykona po raz ostatni. I już lecimy normalnie na cebulkę złotą. Na cebulachę złotą. Czemu to zboże wsadziłeś, halo? Nie porąbało cię. Kwiatki też zostawmy. Rzeczorki też nie są na razie tu potrzebne. Dobra, czy ja wszystko zostawiłem? Wszystko. Prawie wszystko, bo tu jeszcze nam pozostawało. Kompost sobie też zostawmy. Tu już możemy sobie właśnie wstawić cebulę złotą. O panie. Tego to możemy mieć od cholery. Dobra, czyli zboże, marchewki się robił pięknie. A reszta nam jest niepotrzebna. Reszta nam jest w żaden sposób niepotrzebna. No dyni to mamy teraz od cholery. Więc też spoko. Torf też tu zostawmy, to też tu zostawmy. O, i jest już fajno. Cebuli też sporo. A, tylko właśnie. Bo ja znów zaraz zapomnę, że miałem wstawić ten chmiel po raz kolejny. Miałem wstawić ten chmiel po raz kolejny. A już robię chyba kolejne kółko z tym. Jakoś nie mogę. Nie mam po drodze, żeby to wstawić, żeby to się robiło. Dobra. Wykonaj. 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 Teraz nie to, tylko to. Dobra. I teraz nasiona chmielu. Nasiona winogrona nie, nasiona chmielu. Tu są. W
Jeszcze jedna mogę wstawić. No to pyk. Pyk. I nasiona chmielu. W sumie tutaj też sobie mogę wstawić. Tylko tutaj już sobie wstawię, wiecie, winogrona. Bo jednak lepiej mieć zapas tych winogron niż nie mieć. No i pyk. I niech się ładnie tutaj robi. Niech się ładnie tutaj robi. Ukochany domek. A jeszcze też nie. To musimy do kostnicy jeszcze zajrzeć, bo tu jedno ciałko chyba jest, tak? A nie. Już jest zero. Wstawiłem ci je na palenie, czy nie? Nawet spaliłem. No i dobra. To jeszcze. To zabieramy na razie. Zróbmy to krematorium znów. Dobra. Latarnia. Znów chcę zabrać sobie od niego nasze niebieskie pypki. Korzystajmy tu już z miejsca. O, no i dobra. Nie, anuluj, kup to. Kup to i użyj. Teraz pod martwym koniem sprzedajmy ten cały nasz dorobek. W ogóle coś tu jeszcze mamy. Coś tu jeszcze mamy. Słyszałem o ostatnim paleniu wiedźm. To musiało być nie lada wydarzenie. Jeśli pytasz mnie o zdanie, to zwykłe barbarzyństwo, ale co ja tam wiem. Drzewie walczono na śmierć i życie ku uciesze gawiedzi. Ja tylko sprzedaję tam piwo, nie popieram paleń. Ludzie mówią, że serwujesz lepsze piwo ode mnie, ale jakoś nie chce mi się wierzyć. Jest naprawdę niezłe. Mogę ci je przynieść. Nawet chyba je mam. Nie? Nie mam. Teraz będę miał. Miał. Tylko tak. Pierw zostawmy cebulkę. No i teraz cebuli mam od cholery. Pokrójmy surowe mięso. Naprawdę powiem wam, że tego mięsa to jest mało. Nie wiem, jak złapać żaby. To mnie bardzo interesuje, jak ogarnąć te żabki. Czy wy macie jakiś pomysł na żaby? Bo ja za cholerę nie mam. No i jest ciałko. Jest ciałeczko. To od razu sobie to weźmiemy. Znów nie ma wody. Tak. Nie tylko wody nie ma. Musimy cały czas kontynuować tą produkcję, bo jak przestaniemy, zaraz będziemy mieć problem z wydajnością naszej karczmy. Dobra, ukochany dom. Musimy sobie zabrać przy okazji jeszcze... moi drodzy, jeszcze musimy sobie zabrać... marchewki. Nawet sobie całość zbiorę. A co mi tam? Dobra, pracownia alchemiczna. Przyjmy sobie wszystko w sumie, co my tu mamy. To się da w ogóle przetrzeć. Póki serce, nie serce. Na razie mam to w dupie, czy to jest dobre. Naprawdę, bo ja się tutaj wykończę z tym. Ja się z tym wykończę, dlatego mam to w dupie. Totalnie. Wszystko przecieram, jak leci. Na razie mi to wystarczy w ten sposób. Okej. To już jest. Reszta była tutaj. I jeszcze krew. Dobra. To już mam zrobione. Kostnica. Dopóki naprawdę jakiś dobry trupek nie będzie. Taki dobry, dobry. Nie jakieś byle gówno. No to... Kurwa. No ten nie jest głupi.
Naprawdę nie jest głupi. To 6 było? Nie wiem, czy mam jakiś mózg. Nie mam pojęcia, czy mam jakiś mózg. No coś tam jest, kurde no. Znów spartolety, no ale jak spartolety ciało, to przynajmniej nie będę miał... Nie będę miał po tym żadnych... No wiecie... Dysonansów. Może dobre ciało i tak dalej, tylko je poharatam. Dobra. I 7. O, może być ciekawe. Znaczy, to w sumie wyjdzie 8, nie? Weźmy te zwłoki, no możemy go wskrzesić w sumie. Możemy go wskrzesić. Akurat 11 zostanie. Zaraz będzie w ogóle jeszcze msza kolejna, to też tam sporo odda to. To włóżmy tu, gdzie było. Tylko tak, gdzie ja wpartoliłem sok? Dobre pytanie. Wiesz, ile wpartolił sok? Zapewne w pracowni alchemicznej został. No jest. Zrobię tego zombiaka z tego powodu... Kurwa, nie pasieka. Z tego powodu, że... Możemy... go wrzucić już na... Już na produkcję złotego piwa. Zresztą nie tylko jego. Ten pod naszym domem też jeszcze jest. Już go wyciągnąłem. Wyciągnąłem go stąd, okej. Okay. Wyciągnąłem go stąd, więc git. Winnica. Te chłopaki jeszcze coś tam robią. Dobra, chodźmy do Haradryka. Masz to moje piwko. Daj mu piwo. Niech to dunder świśnie. Nie powszedni z ciebie ważelnik. Wiesz co? Przejdź na piętro i weź zwój z mojego biurka. To mój sekretny projekt Miodzic. Być może uda ci się go przygotować. Pięterko? Że tu? Uuu! No i sporo też widzimy o Haradryku. Otwórz. Przepis Miodzic. Aha, najpierw tu obszukam wszystko. Nie, no to i tak nie zostawię. No jak, skrzyni nie możemy otworzyć? No bez jajec. W ogóle zobaczcie na obraz, który jest tutaj. Czy z Wiedźmina wam przypadkiem on nie pochodzi? W sensie nie przypomina wam pewnego obrazu z Wiedźmina? Właśnie. No właśnie. Dobra. Tu możemy? Tu nie możemy. Tu jest kiciuś tylko. Łańcucha. My od ciebie już mamy wszystko chyba, z tego co pamiętam. Dobra, sprzedajmy ci to w końcu, bo ja znów zapomnę. To nie za dużo, ale zawsze coś. Zawsze coś. Ja daję za czaszka. 54. Ilusio. Ja się nie mogę wyspać naprawdę w tej grze. Jakoś mi to spanie tutaj nie idzie. Pyk. Tu kolejne. No i fajnie. Dużo mam tego. Ufel miodzica. Przydałoby się. Zobaczmy to tutaj, bo już w teorii możemy chyba iść i... Możemy iść i... Zrobić zaraz mszę. Trzeba o tym pamiętać. Widzę, że mi się powoli robi ładnie. Cydry jabłkowe 10 sztuk. Obóz uchodźców. Zobaczmy, jak tam u chłopaków. 1,77. Czy wy pijecie ten cydr? Chyba nie pijecie cydru. Tego cydru tutaj od cholery dostarczyłem, ale widzę, że nic. Zbieracie jakąś tam porzeczkę i tym podobne, ale no nic innego. Dobra, prześpijmy się przy okazji, bo naprawdę po prostu widzę, że nasza postać to już kwiczy.
Okej. Zrobimy sobie jeszcze... Jeszcze tą mszę i myślę, że powoli będziemy kończyć. I moi drodzy, tak jak wam powiedziałem, będę już teraz powoli skipował co po niektóre rzeczy, więc nie zdziwcie się, że następny odcinek może się zacząć już od dnia z... W ogóle właśnie, moi drodzy, wiecie co ja zrobię? Ja tutaj zrobię przerwę, jeżeli chodzi o nagrywanie. I zrobię kilka spaleń tych wiedźm już tak jakby samoistnie, nie? Po prostu no, nie chcę was też tym zamęczać, bo myślę, że nie ma sensu, a takie, wiecie, rzeczy, no, myślę, że nie są raczej interesujące, więc tym bardziej. Przy okazji sobie sporo tej wiary, no, ogarniamy, czy truposzy. Też może być spoko. Też może być spoko. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu, grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.